Wystawkę przy wejściu do strony kortu. Wystawkę tą też można przeglądać, będzie w muzeum po uroczystościach. Zapraszam do zabrania głosu pana burmistrza Danczewskiego. Dziękuję bardzo, panie prezesie, panie marszałku, drodzy zawodnicy, no i szczególnie najważniejsza część, czyli kibice. Moi drodzy, piękny jubileusz. Gratuluję prezesowi, gratuluję wszystkim naszym zawodnikom, ale gratuluję naszym mieszkańcom, że mamy taki klub. Klub liczy już 100 lat. Moi drodzy, nie jest dziś trudnością otworzyć coś, ale utrzymać przez tyle lat funkcjonujący klub, to jest zasługa całego miasta, zasługa tysięcy ludzi i za to wam, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję. Wielkie brawa dla nas wszystkich. Panie marszałku, pana obecność nie jest tu też przypadkowa. Te pieniądze, które dostajemy od Urzędu Marszałkowskiego na działania sportowe, na pantraki, na boiska, na stadion lekkoatletyczny, który jest obok wybudowany. To służy nam wszystkim, to służy naszym najmłodszym. I jak dziś patrzę na tą armię młodych piłkarzy od 2 lat do x lat, także moi drodzy, to jest nasz największy sukces i największy sukces klubu Mareckiego. Wielkie brawa dla tych najmłodszych. Bardzo gratuluję wszystkim naszym piłkarzom, tym, którzy grają dziś i mają tą przyjemność reprezentować nasze miasto, ale dziękuję wszystkim tym, którzy graliście przez te, no, już 100 lat, to na pewno najstarszych nie ma, bo to jest ponad 4 pokolenia, ale moi drodzy, patrząc na was, jesteście ciągle w super kondycji. Dzisiaj oglądając mecz naszych odbojów z gwiazdami piłki nożnej, nie widać różnicy, a to jest zasługą tego, że naprawdę nasza piłka walecka jest na najwyższym poziomie i ma odpowiednich ludzi do trenowania. Także jeszcze raz gratuluję, dziękuję za te piękne wyniki i życzę udanego zakończenia meczu, panie prezesie. Szanowni państwo, stulecie tak zacnego klubu, który przez budował swoją historię przez te wiele, wiele lat. Serdecznie tego gratuluję w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego. Bardzo się cieszę, że możemy również finansowo w tym waszej okoliczności tego gruszu uczestniczyć. I jestem przekonany, szanowni państwo, że ta historia będzie toczyła się dalej. Jak państwo spojrzycie na te banery za to Mazowsze, Mazowsze ma 25 lat, więc jesteśmy o wiele, wiele młodsi, ale na początku wspieramy sport i to sport również przede wszystkim piłkę nożną. Takie dobre relacje z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej, a jednocześnie z Radomskim Konkretowym Związkiem Piłki Nożnej, z klubami, które wchodzą w skład tych związków. Szanowni państwo, myślę, że piłka mazowiecka jest w dobrych rękach i myślę, szanowni państwo, że historia wielu klubów, na tym Mareckiego, będzie pisana jeszcze przez długie, długie lata z tymi zbrodkami. Dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogę to być. Ja trzymam za sobą, panie marszałku. Będę się przypominał, no nie, już się przypominam. Ale oczywiście, szybciutko
uznaliśmy najważniejszą osobą, bo dzisiaj wy jesteście najważniejsi i tak, ustaliliśmy, że będziemy wręczać pakiety naszym najmłodszym zawodnikom, a trenerzy później rozdadzą medale i zaczniemy od grupy najmłodszej. Patryka i Dawida, 2017-2018. Poproszę ci, pokazujmy ręce. Pomagać, pomagajcie, brawa. I szybciutko przechodzimy do grupy. 2015-2016. Tu mam Alianowski i Karol Kurzewa. Zapraszam dwóch trenerów, a chłopcy machają do tego. I szybciutko trzy roczniki do rocznika 2013 i teraz szybko rocznik Mateusza Makucha, zapraszam trenera, a wy chłopcy i dziewczyny machacie. Chłopcy machacie. Brawo. Rocznik 2013-2014, druga grupa pod przewodnictwem Pawła Bylaka i Tomasza Batyska. Zapraszam trenerów do podbioru medali. Chłopcy, machamy! I kolejna grupa pod przewodnictwem Pawła Pachorskiego i Marka Trocika. 2012 zapraszam i 11 zapraszam. A wy machacie. Tak jest. Rocznik 2009 i 2010. Zapraszam trenera Grzegorza na co dzień do tego miasta. Tak, nie ten pakiet. Tak jest. I ostatnia największa grupa 6, 2-8, Dominik Madej. Zapraszam kapitana i trenera do odbioru pakietu. I za chwilę zapraszamy wszystkich dorosłych zawodników tutaj przed młodymi zawodnikami i będziemy wszyscy wręczać osobiście wam medale na siebie, bo na to zasługujecie. Piłka w walce, macie dobrze. Zawodnicy zostają na was, proszę wyjrzeć i trzymaj. Chodźcie. I teraz będą wręczone medale byłym zawodnikom, byłym zawodnikom, ale i obecnym. Zapraszamy drużynę seniorską, obecną do medalu. Drużyna seniorska, obecna, na pewno zawodnicy. Myślę, że wielkie dobra i przynajmniej. A może przynajmniej do tego. Jeśli chodzi o